Siema, przyszły w końcu nasze uszczelki. Do okna tego, do okna tego po drugiej stronie i do Alpine Window. A czemu Alpine Window to się nazywa? Nie wiem, może żeby Alpy oglądać? Możliwe. Chodź, zobaczymy, otworzymy, bo jeszcze tego nie otwieraliśmy. A, dawaj, czyń pani powinność. Co to jest? One szły 3 tygodnie. Wiecie dlaczego? Były w Anglii zamówione, ale przez firmę Landyscheune, czyli że Land Rover, można powiedzieć, stodoła, tłumacząc dokładnie. One tam w Bawarii gdzieś są. Dlaczego? Ponieważ ostatnio jak zamawiałem w Anglii, to mi skurczybyki potem z kosztami jakimiś przesyłki, z kosztami cła i tak dalej, jakieś opłaty manipulacyjne, to tam wyszło mi kolosalne duże pieniądze. Tam chyba 100 euro więcej musieli mi zapłacić. A tutaj zapłaciłem 20% więcej i mam święty spokój i wiem, że mi nic po pół roku nowego nie przyjdzie. Tak jest. O, poczekaj, bo tu się dzieje. Tu kurde, palce poobcina zaraz. Będzie krew się lała na Land Roverze. Pokaż co to jest. Kurde, popakowali, porządna firma, mają na taśmę klejącą, zobacz. Ja to sznurkiem owijam. Kupę pieniędzy. Znaczy kupę pokaż, pokażemy rachunkowość. Rachunkowość, tak, co my tutaj mamy, zobaczcie. Kieda to są, już pokazuję. Kieda, by ktoś nie wiedział, to są te kliny. To są te tutaj, co są w środku, to. To jest to kieda, to dwie sztuki i oczywiście boki okien, boki, góra, aha i ratmuta, co to jest ratmuta? Ratmuta to są te śruby tutaj, zobaczymy jak będą wyglądały, powinny być 25 sztuk, zamówiłem, jak ja lubię takie nowe rzeczy otwierać, widzicie, to wszystko będzie nówka. O, Brick Part. No, kto to zna? Każdy zna, kto Land Rovera ten ma. Także pokażemy wam, jak będziemy zakładać. Tak jest, a my umiemy zakładać, nie? Uwielbiam. Specjaliści jesteśmy od okien. Aha, bo my jeszcze zamówiliśmy, ja zapomniałem. A nie, ty no, mamy. Nie, to są boki. Dwa razy boki, dwa razy góra, dwa razy bok, tył bok, dwa razy góra. I to są te kieda, to są te kliny. Dwie sztuki. Dokładnie. Dwie sztuki. I mamy nasze śruby. Ale śruby, wiesz co, otwórz, bo ja muszę zobaczyć, czy chociaż jedną przypasuje, wiesz? Mhm. Nożyk, czy pójdzie? To zerwij tak po prostu. To musi być ładnie otwarte. Pokaż, daj mi jedną. Ale fajne. Fajne, bo czarne. To złapać. Na śrubie, o. I teraz? Pytanie za 100 punktów. One są nówki sztuki, ale czy pasują? Bo zobaczcie, tutaj mamy poszerzenie 3 cm, 30 mm. Inaczej by nam tutaj koło nie weszło. Tak, uwaga. No i mamy. I widzicie, chodziło o to, żeby to ten frez tutaj wszedł w felgę. No i pasi. I będzie ją dociągało i centrowało. I będzie za je fajnie. Także wbijajcie na kanał, dajcie suba, żebyście nie przegapili tego, jak się uszczelki wymienia. Od nas to wszystko i bierzemy się za robotę. Ja jadę samochody, źle zaparkowany, niedobrych Niemców przestawiać. Ona idzie do lekarza i dzień jak co dzień. Także robaczki, wbijajcie na kanał, to zobaczcie, jak się takie uszczelki zakłada. Jaka jest procedura, według mnie, może nie procedura, jak ja to z Basią robię, nie? A my mamy takie techniki, że takich technologii to nigdzie nie zobaczycie. Także wbijać na kanał i nie zapomnijcie, postawcie nam kawkę, zostańcie naszymi patronami, miejcie ten honor. Także w ogóle za wszystkie kawki serdecznie wam dziękuję. I co tam jeszcze? A w ogóle dajcie suba, dajcie lajka, wiecie, te wszystkie dajcie. No. A propos, wiecie jaka jest praca na rumuńską pandę? Siadasz przed kościołem, wyciągasz czapkę i mówisz panda. To u mnie też tak jest. Na rumuńską pandę. Czym ta się? Do zobaczenia na kanale. Hej!